Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Korei. Tego dnia spędziliśmy kilka godzin w studio z beatboxerami, Darni nagrywał z nimi content i piosenkę. Mimo, że ja nie brałam w tym udziału, to dobrze się bawiłam. No i pod wieczór oczywiście poszliśmy na koreańskie barbecue. To po lewej to jest jajko, a to po prawej, słuchajcie, smakowało jak polskie leczo, przysięgam. No i tego dnia cały dzień padało, więc tak naprawdę zwiedzanie i tak odpadało. Ale na koniec dnia poszliśmy jeszcze do baru ze znajomym. I zupełnym przypadkiem zamówiłam jakiegoś specjalnego drinka, który był podany w jakimś oldschoolowym kubku. No i pan mi tłumaczył, o co w tym chodzi, że nie mamy patrzeć na to, co jest na zewnątrz, tylko najważniejsze jest to, co mamy wewnątrz. No i następnego dnia pojechaliśmy na Valorant Champions Tour Pacific, bo grała drużyna singapurska, ale najpierw weszliśmy do jakiejś kawiarni, bo nic jeszcze nie jedliśmy, ale zobaczcie, jak ta kawiarnia wyglądała. No i poszliśmy do hali, poszukaliśmy sobie miejsce. No i atmosfera przypominała mi oczywiście naszego IEM-a w Katowicach. A przy okazji razem z Sorn załapaliśmy się na transmisji z tych zawodów. W trakcie przerwy nagrywali po prostu też publiczność. Poszliśmy też zobaczyć studio komentatorskie, bo komentowała tam nasza znajoma Wiktoria. Wow. No i zrobiliśmy sobie pamiątkową fotkę. Potem poszliśmy, uwaga, na burgery. No a na koniec singapurski team Paper Rex oczywiście wygrał i to w pięknym stylu. A potem wraz z zespołem Darni robił content z nimi, więc możecie sobie zobaczyć na jego Instagramie, bo już jest wszystko wrzucone. No i potem z całym zespołem i z ludźmi z Riota poszliśmy sobie wszyscy coś zjeść do dzielnicy Itaewon, bo byliśmy bardzo blisko. No i jest to dzielnica taka imprezowa, plus jest tam bardzo dużo restauracji. Było jeszcze dosyć wcześnie, bo to było około godziny 20, więc nie było aż takich tłumów w tym miejscu i mogliśmy sobie swobodnie wybrać restaurację, w której chcemy zjeść. I z tego, co zauważyłam, to w Korei jedzą naprawdę dużo mięsa, więc ja cały czas tylko szukałam czegoś, żeby dodatkowo zamówić jakieś też warzywa, bo naprawdę bardzo dużo mięsa jedliśmy. No ale koniec końców zamówiłam sobie ryż z taką wieprzowiną. Moi drodzy, to było najpyszniejsze danie, jakie jadłam, przysięgam. I zamówiliśmy też dodatkowo spam, czyli taką smażoną konserwę. No i tak zastanawiałam się, skąd ja znam tą nazwę Itaewon, ale nie potrafiłam sobie skojarzyć. No i dopiero jak byłam na miejscu i po prostu w którymś momencie jakoś tak przyszły mi ciarki i mówię, skądś kojarzę to miejsce. W zeszłym roku tam się wydarzyła tragedia w Halloween. To jest właśnie ta wąska uliczka, w której to wszystko się wydarzyło. No i znajomi nam powiedzieli, że od tamtego czasu w ogóle tutaj się nic nie działo. Ludzie pozamykali biznesy, bo nie było klientów. Po prostu wszyscy się zrazili, żeby tam nie chodzić. No ale właśnie zaczęło robić się coraz cieplej i teraz powoli ludzie wracają w to miejsce i po prostu starają się żyć tak jak wcześniej. I powiem wam, że nigdy w życiu nie widziałam takiej dziczy, jeśli mogę to tak nazwać, bo naprawdę hardkorowo się ludzie tam bawią. My oczywiście tego dnia na spokojnie, ale to co zaobserwowałam, to naprawdę było dla mnie szokujące. Patrz, jaki styl. Grillowanie. Szaszłyki? Tak. No i tutaj już było wcześnie rano i czekaliśmy na naszą taksówkę ponad pół godziny i mieliśmy okazję przejść się po ulicach i zgodnie stwierdziliśmy z Darnim, że nie chcielibyśmy tam już wrócić, bo naprawdę jeżeli to był spokojny wieczór w Itaewon, to ja naprawdę nie wiem, jak wyglądały normalne imprezy w tej dzielnicy. Ej, patrzcie, kebab king. Ogólnie bardzo dużo obcokrajowców i bardzo dużo osób w takim dziwnym stanie, co nie powiedziałabym, że jest tylko po alkoholu. I na chodniku też był polski akcent. Piąta rano i jasno. Hey, $30 for the trip. I'm better thing about it. It's super fucking cool. Ale mogło być za 13, gdyby nam Uber przyjechał. 30. Ale było za 13 w Uberze. Ale nie mamy.
I następnego dnia na śniadanie zjedliśmy sobie w naszym ogródku sushi z tego samego miejsca co ostatnio. I pojechaliśmy też zobaczyć wystawę przy okazji premiery nowej kolekcji okularów Gentle Monster. Z firmą mieliśmy wcześniej kilka razy współpracę, mieliśmy też tutaj przylecieć i zobaczyć właśnie tę wystawę, kiedy był pierwszy dzień, no ale niestety nam się nie udało, więc teraz mieliśmy okazję tam przyjechać i też porobić trochę kontentu. No i jak widzicie, wystawą był ogromny model człowieka. Oczywiście musiałam zrobić jakieś filmiki ze stópeczkami specjalnie dla moich kochanych widzów. I potem byliśmy na koreańskim barbecue ze znajomym i dowiedzieliśmy się od niego, że pufa, na której się siedzi, jest w środku pusta po to, żeby włożyć do niej kurtkę, żeby nie przesiąkła zapachem. Następnego dnia postawiliśmy na zdrowsze śniadanie i właśnie z większą ilością warzyw. I mimo, że ja nie przepadam za warzywami, to tutaj jedząc tyle mięsa czujesz, że czegoś jeszcze potrzebujesz. I nie pokazałam wam jeszcze miejsca, w którym w ogóle śpimy. Wynajęliśmy Airbnb i zobaczcie, jaką zrobili instagramową łazienkę z jacuzzi. Tak się zresztą też promowali właśnie na tym Airbnb. Powiem wam, że już tęsknię za Minecraftem. I następnego dnia była piękna pogoda, Darni miał znowu cały dzień w studio, bo nagrywał sobie z kolegami beatboxerami, a ja postanowiłam, że będę cały dzień chodzić sama po mieście i robić zakupki. I niedługo lecę do Korei po raz kolejny i nagram więcej kontentu, bo będę również spędzać tam czas głównie sama. I poszłam do 7-Eleven, żeby wam pokazać, jak to tutaj wygląda, bo tu jest bardzo dużo samoobsługi. Samemu sobie coś odgrzewacie, przygotowujecie i są do tego narzędzia. A oprócz tego jedzenie jest głównie nastawione właśnie na to, żebyście mogli je podgrzewać. Typu zupki chińskie, jakieś kiełbaski, żebyście sobie mogli odgrzewać je z jakimś makaronem czy ryżem. Samemu sobie zalewacie napoje, są też pieczone ziemniaki, które są bardzo tutaj popularne. Cześć kochani, witam was z Korei. Siedzę sobie w totalnie randomowym miejscu i zamierzam się napić mojego picia, które jest turbo słodkie i jest napisane, że ma 0 kalorii. Ogólnie się tak wstydzę gadać, mam wrażenie, że wszyscy się patrzą od razu, ale jak się nie patrzę, po prostu ja sobie wkręcam. Wziąłam sobie jakieś randomowe ciastka, bo mam ochotę na coś słodkiego, ale no jak posmakowałam picie, to już było przesłodzone, więc by mi wystarczyło. Ogólnie pierwsze co, jak przyleciałam tutaj do Korei, to miałam ochotę na polskie żarcie i miałam nadzieję, że będzie to jakaś polska restauracja, no ale niestety się okazało, że nie ma. Że jak już to jest gdzieś trochę dalej, bo pisała do mnie taka dziewczyna na Instagramie, co właśnie tutaj mieszka, że no nie ma polskiej restauracji tutaj nigdzie blisko. Jest jedna, ale gdzieś tam dalej bym musiała jechać i miałam ochotę, nie wiem, ja muszę do Polski lecieć serio, bo mi tak brakuje niektórych polskich rzeczy, na które mam ochotę. Że znalazłam ciasto, które na zdjęciu wyglądały podobne do delicji, tylko jakby tak bardziej kanapka i pomiędzy dżem, więc teraz zobaczę, czy to w ogóle mi odda. Trochę podobna. Idąc po ulicy zauważyłam randomowo postawioną strzelnicę. I ogólnie tego dnia było nastawienie na to, żeby kupić dużo ciuchów. Kupiłam też bardzo dużo ciuchów dla Darniego. No i sobie też kupiłam buty, więc byłam mega zadowolona. Wróciłam z tyloma torbami, ale naprawdę ciuchy są tutaj super. No i akurat jak wróciłam, to panowie już kończyli nagrywki. No i tutaj jest właśnie studio znanego TikTokera o nazwie Jacob Beatbox. Możecie sobie zobaczyć na TikToku. The younger ones have to... Yeah, yeah. Have to what? Surf, the older one. It's a culture. Potem był czas na koreańskie trunki i koreańskie jedzenie. I resztę zobaczycie w kolejnym odcinku. Magoli! Yes, Magoli! Upa, Magoli! Upa, 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 Upa